Droga przy ulicy Wojska Polskiego jest w opłakanym stanie. Cierpią na tym przedsiębiorcy, których firmy znajdują się przy felernej drodze. Liczne dziury i uszkodzona nawierzchnia to tylko niektóre z zarzutów kierowców. Prawie wie, że nie wiem w ogóle, jak mogą być takie drogi dopuszczane. No bo to wszyscy cierpią. Dziury takie, że trzeba słalomem jeździć, żeby dojechać. Fatalna, no za koła pomóc. Tyle firma, ale nikt się za to nie jest. Chciał się za to wziąć Wałecki Urząd Miasta. Propozycja przygotowania projektu remontu tej drogi została odrzucona przez Radę Miasta. Według wstępnych analiz naprawa mogłaby kosztować około 2 milionów złotych. Kierownictwo urzędu ma jednak propozycję tymczasowego rozwiązania problemu. Analizujemy możliwość wykonania tymczasowego drogi z płyt betonowych, żeby doraźnie chociaż jakoś ten problem rozwiązać. Pomysł na rozwiązanie problemu mają miejsce radni. Problem jest już im znany od kilku lat. Chcą oni remontu jedynie najgorszego fragmentu drogi. Do projektu zaprosili tamtejszych przedsiębiorców. Mieliby oni m.in. sfinansować dokumentację inwestycji. Czekamy na odpowiedź. Wierzę, że będzie ona atrakcyjna i że w miarę sprawnie, w miarę nieodległym terminie uda się kolejny problem komunikacyjny w Wałczu rozwiązać. Przygotowane przez radnych rozwiązanie remontu tylko części drogi byłoby znacznie tańsze dla miejskiego budżetu. Według wstępnych szacunków może to być 200 tysięcy złotych.